Drugi plażowy cud Krety nazywa się Balos. Położony jest na północno-zachodnim krańcu wyspy. No takie połączenie laguny, plaży, zatoczki, wszystko razem. Super to wygląda, szczególnie z góry. Im niżej, to oczywiście jest trochę inna perspektywa i już nie wygląda to tak spektakularnie jak z tego szlaku, którym się schodzi na dół. No, ale generalnie miejsce fajne, takie. No rzeczywiście w przewodnikach często można znaleźć określenie, że to takie europejskie Karaiby. No i trochę tutaj jest takich karaibskich kolorów. Można brodzić po łydki, po kolana w wodach tej laguny tutaj no, godzinami wręcz. Natomiast w przeciwieństwie do Elafonisi, które jest bardzo podobne i na której też jest różowy piasek, to też jest różowy piasek, więc można go zobaczyć i w jednym i w drugim miejscu. Ale w przeciwieństwie do Elafonisi tutaj na Balos nie da się podjechać samochodem właściwie pod samą plażę, a tam to jest pewnie, nie wiem, 200-300 metrów o płaskim, a tutaj szlak górski kończy się jakieś 2,5 km, nieco ponad 2 km może od plaży. Więc te 2 km trzeba zejść na dół, dosyć stromym zejściem, potem trzeba wejść na górę, na parking. No a z parkingu na dół w ogóle, już do takich bardziej, powiedzmy, cywilizowanych i zamieszkałych okolic jest około 7 km, 7,5. No i te 7,5 km trzeba pokonać szutrową drogą, a nawet właściwie nie szutrową, tak jak jest to opisywane wszędzie, ale drogą kamienistą, więc te samochodziki z wypożyczalni, które są i tak rozklekotane, na maksa telepią się tam dramatycznie, jedzie się 25 na godzinę, no ale warto, bo widoki są super, miejsce jest fajne. Wjazd kosztuje 1 euro od osoby, taka symboliczna opłata właśnie niby na utrzymanie tych dróg. Parking na miejscu kosztuje 3 euro na cały dzień. No i później trzeba zbiec na dół. Można tu też przypłynąć. Można przypłynąć z Kisamos, można przypłynąć z Hani, można przypłynąć z wielu miejsc, więc jak ktoś boi się jechać samochodem przez takie górskie, dziurawe, kamieniste drogi albo nie chce złazić tych 2 km i potem podchodzić z powrotem, no to może sobie przypłynąć tutaj łodzią. Stoją tam z tyłu motorówki, stoją jakieś większe łodzie, które tutaj kursują regularnie i przywożą turystów. A żeby nie być gołosłownym, to jeszcze zobaczcie. Ta góra z tyłu, to jest właśnie to miejsce tam, na które trzeba będzie wejść później, żeby wsiąść w samochód, który stoi na samym szczycie. Więc trochę to się zejdzie. A jest gorąco, więc trochę to będzie wymagało na pewno wysiłku.